Mateusz, jak ty oceniasz swój debiut przed zielonogórską publicznością? No fajnie na pewno wrócić na swój tor przed swoimi kibicami. No, atmosfera jest najlepsza chyba ze wszystkich kibiców. Nasi są najlepsi, także no, dzisiaj też wynik też fajny, także no, na pewno z dobrej strony się pokazałem. No właśnie, jak ty oceniasz ten swój występ? Bo zaczęło się od dwójki, trójki, później dwójka z bonusem, ale później te dwa ostatnie starty trochę słabsze. Czy to kwestia zmiany tego motocykla, czy z czego to wynika? No właśnie, motocykl trochę się skrzywił i musieliśmy po prostu na ostatni bieg naprostować te ramy, wszystko sprzęgła, od nowa skręcić. Także już wyglądało w 14 to całkiem dobrze. Widać było, że jako drużyna to jednak męczycie się, że tu nie było takiego pokazu jakiejś siły, mocy falubazu. To rzeczywiście było trudno się dopasować do tego toru? No nie no, zawodnicy z Bydgoszczy też są mocni i tutaj był mecz na styku, ale udało się wygrać, także cieszymy się z tego.